Idziemy. Omana, na samym początku chciałam pogratulować Ci tej fantastycznej nagrody i zapytać, jak w ogóle rozpoczęła się Twoja przygoda z konkursem Businesswoman Award? Moja przygoda tak naprawdę trwa dość krótko, natomiast przygoda z biznesem, w który aktywnie inwestuje swój czas i pieniądze, no trwa już dobrych kilka lat, no bo myślę, że każda rozsądna kobieta wychodzi z założenia, że po pierwsze uroda przemija, po drugie to, co mamy w głowie, jest czymś i wartością, która nam nigdy nie zostanie zabrana, a po trzecie fajnie jest wykorzystać doświadczenia i możliwości, które daje chociażby praca w telewizji, żeby rozwijać się także na innych polach. Ja zawsze byłam osobą, która, no powiem tak kolokwialnie, chwytała kilka srok za ogon i nie miałam problemu z tym, żeby być aktywnym na różnych polach, więc od kilku lat rozwijam swoją markę Amadora, która tworzy meble luksusowe. Teraz tworzymy kolekcję dla salonów JMB Sypialnie, kolekcję również z Walewskim Lamp. Szykujemy się do kolejnego dużego projektu. Oprócz tego moja fundacja, która jest moim sercem i ogromną satysfakcją i siłą, która mnie napędza do stawiania kroków coraz dalej i rozwijania się właśnie na różnych polach. Więc tak naprawdę ten konkurs, powiem szczerze, i ta cała inicjatywa, ona się doskonale wpisuje w moją filozofię życia, czyli bycia kobietą tak naprawdę przedsiębiorczą i kobietą, która każdego tak naprawdę dnia ma nowy pomysł na siebie i myślę, że o to chodzi, że nie można spoczywać na laurach, a mówienie, że się osiągnęło sukces, dla mnie osobiście jest pierwszym dniem porażki, bo na sukces się pracuje całe życie i trzeba być no niestety bardzo cierpliwym. Co byś powiedziała kobietom, które chciałyby spróbować swoich sił w biznesie, ale się boją? Znaczy ja wychodzę z założenia, że najlepiej jest mieć... No niestety, jeśli się boimy, to najlepiej jest jakby no być zaczepionym o coś i wykorzystywać swój dodatkowy czas na rozwijanie jakiejś tam sfery, tak jak to było w moim przypadku. Dlatego, że jeśli rozwijamy się na różnych polach, to jeśli z jednego źródła ten dochód jest mniejszy, to inne może nam to wynagrodzić, tak? Niestety nam kobietom jest trochę trudniej, bo mamy rodziny, mamy dzieci, więc też część tego czasu poświęcamy dla tych najbliższych. Nie możemy tak totalnie się sfokusować na pracę. Natomiast taka moja pierwsza rada, dziewczyny, po pierwsze, jesteśmy super zorganizowane, myślimy wielotorowo, co jest wartością, którą tylko chyba kobiety mają, bo z mężczyznami jest różnie. Ja sama osobiście uwielbiam z kobietami pracować, tak szczerze mówiąc, w moim zespole to 95% to są kobiety, fachowcy to raczej są mężczyźni, no i z nimi zazwyczaj też jest niestety największy problem. Ale nie o tym miałam mówić, więc dziewczyny, tak naprawdę bierzemy sprawę w swoje ręce, jeśli chcemy coś robić, szukamy sposobu, jeśli nie chcemy, zawsze znajdziemy wytłumaczenie, a to, że mamy za mało czasu, a to, że na przykład mamy teraz małe dziecko, nigdy nie ma tak naprawdę dobrego czasu na cokolwiek, ale to tylko my decydujemy, kiedy chcemy coś zacząć robić, a kiedy ewentualnie rezygnujemy. Ty w swoim życiu robisz bardzo dużo, jednak chciałam skupić się trochę na Twojej fundacji. Bardzo wiele osób jest w nią zaangażowanych, bardzo dużo ludzi pomaga. Czy to znaczy, że ludzie lubią pomagać innym? W ogóle moją jakby ideą, jak tworzyłam fundację, było to, żeby stworzyć taką też modę albo wejść w ten rytm, żeby nauczyć trochę nasze społeczeństwo, że pomaganie jest naprawdę bardzo fajną sprawą. I nie sądziłam, szczerze mówiąc, jak dwa lata temu podpisywałam akt notarialny mojej fundacji, że to działanie na rzecz edukacji w Afryce sprawi mi tyle satysfakcji, która przełoży się bardzo na różne inne formy mojej działalności, aktywności, czy też telewizyjnej, czy biznesowej i sprawi mi tak ogromną satysfakcję i da siłę do działania. Ogólnie w Polsce, w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, czy też chociażby ze Stanami, idea pomagania jest dopiero ideą, której my się dopiero uczymy. My cały czas gdzieś tam wychodzimy z założenia, że to nam trzeba pomagać. I ja staram się za każdym razem w wywiadach podkreślać to. UNICEF w Polsce już dawno nie pomaga, bo nie potrzebuje. To my już jesteśmy taką gospodarką, która może pomagać innym. Więc jak ludzie zadają pytanie, a dlaczego dzieci w Afryce? Bo tam jest moja druga połowa, moje serce drugie. I tam naprawdę ci ludzie potrzebują tej edukacji, którą my tu w Europie mamy na super wysokim poziomie. Mamy świetnie rozwinięte know-how i to możemy im dać. I fajnie jest kogoś uczyć.
Na pewno tak. Ja mam nadzieję, że wy również będziecie pomagać nie tylko Fundacji Omeny, ale także wielu osobom wkoło, którzy często tej pomocy potrzebują. Omena, jeszcze chciałam nawiązać do twojej niezwykle pięknej i barwnej stylizacji. Już pomijam fakt, że również ubrałam się na czerwono, więc ten kolor jest naprawdę na czasie. Kto dzisiaj o nią zadbał? Bo wyglądasz zjawiskowo. Ja powiem tak. Ogólnie pracuję z trzema stylistami. Jest Grzesiu Bloch, jest Zosia Ślotała, jest Artur Czamarski, który mnie stylizuje w TVN-ie. Natomiast powiem szczerze, dzisiaj całkowicie od samego początku do końca się przygotowałam, bo przyleciałam akurat z Londynu i nawet nie miałam czasu zadzwonić do stylisty, więc jest to sukienka Guessa, którą bardzo lubię, okraszona torbą, którą też bardzo lubię, na wszystkie wyjścia praktycznie ją zabieram. No i sandałkami, no bo przecież mamy prawie lato. No i oczywiście fantastycznym uśmiechem, który jest idealną wisienką na torcie tej pięknej stylizacji. Dziękuję za rozmowę. Bardzo, dzięki. Jeszcze sekundę zdjęcia.